Hej, chodź no, musisz mi pomóc przy płocie. Już idę. Musimy ten płot jeszcze przesunąć i zamknąć całe ogrodzenie, aby kury nie uciekały. Okej, na raz, dwa, trzy. Sami nie damy rady. Tata mógłby nam pomóc. Tu jeszcze szczyły nieudacznik. Odkryłem wioskę Smurfów. Kto idzie ze mną? Tato, musisz nam pomóc zamknąć ten płot, żeby kury nie uciekały. Bo tam w środku jest też jeden niebezpieczny kogut. Kogut? Kury? Co ty do mnie mówisz? Ja nie mam czasu. Kto idzie ze mną? No tato, my nigdzie nie idziemy. Musisz nam tu pomóc. Tato? Sami nie zamkniemy tego tutaj ogrodzenia. A tak poza tym jestem już zmęczony. Prześpię się troszkę. Od tego patrzenia i też mi spać się chce. Papo Smurfie, ja uważam, że ja mam rację. Smurfetka nie ma racji. Nie słuchaj go, Papo Smurfie. On nie ma racji, ja mam rację. Cicho! Przestańcie się kłócić. Nie rozumiem w ogóle, o co wam chodzi. Spójrz, Papo Smurfie, tam jest kura. Ważniak, to nie kura, to kogut. A co to za różnica? Właśnie jest różnica. Kogut potrafi być niebezpieczny. Dla mnie to też bez różnicy, czy kogut, czy kura. Mała Smurfie, odnalazłem waszą wioskę. Teraz już mi nie uciekniecie. Smurfujcie! Smurfy! Smurfujcie do swoich domków! Nigdzie już nie wysmurfujecie. Jesteście moje! Moje Smurfy, zrobię z was zupę! Miau, zupę! Uryć kuro mi z drogi, bo i z ciebie zrobię zupę! Klakier, uciekamy! O, ta kura, to znaczy kogut nam pomógł. Ja zawsze powtarzam, kury to są bardzo miłe zwierzęta. Och, ważniak, a ja myślałem, że kury to miłe zwierzątka. Kury tak, ale nie koguty.